1 sierpnia. Zbiórka o godzinie 9 na ulicy Chmielnej 28 w mieszkaniu braci Skrupików. Parę minut po 9 przychodzi Ania Natansonówna. Staje na baczność i mówi: godzina W 17. Więc zwracam się do Mietka z prośbą, żeby pozwolił mi pojechać rowerem na Żoliborz, gdzie mieszkałem, pożegnać się z matką i wziąć mundur, który przygotowałem na powstanie. No tylko mama mówi: słuchaj, szkoda tego munduru, szkoda tych pięknych butów. Powstanie będzie trwało maksimum 2 dni. Zostaw i potem 3 czy 4 dnia będzie defilada, prawda? Nałożysz na defiladę. Nałożyłem jakieś inne buty i wracam. No, dostajemy już opaski, oddajemy dowody osobiste, tak zwane kękarty. Godzina 5, wychodzimy na podwórku, na balkonach, w oknach pełno ludzi, klaszczą, wołają hurra, prawda? Plecami opierając się o ściany, dochodzimy na Marszałkowską, no i raptem jedzie, szybko jedzie samochód niemiecki. No więc ostrzeliwanie, szofer zginął, samochód się zatrzymuje, wychodzi oficer niemiecki z rękoma do góry. Spędzamy noc na rogu na Mazowieckiej i Świętokrzyskiej i rano stamtąd obserwujemy atak batalionu Tilińskiego na Pocztę Główną. Był atak frontalny. Koledzy biegli biegli przez plac, a Niemcy z karabinów maszynowych ich tłukli jeden po drugim, wszystko to padało. Muszę powiedzieć, że w ten czas byłem wściekły, pomyślałem sobie, co za nonsens, jak można biec atak frontalny w takiej sytuacji dysproporcji. Gdzieś tak trzecia, około czwartej, rozkaz: będziemy atakować Pocztę Główną od tyłu. Tam jest dziedziniec Poczty Głównej zakończony murem. Mur będzie wysadzony w powietrze, a my mamy w ten czas skoczyć na podwórku od tyłu. Tam jest takie podwyższanie dla rozładowania poczty. Rozkaz jest jednoznaczny. Kobiecy zespół minerski wysadza mur. W momencie wysadzenia muru plasujemy się, prawda, pod tym daszkiem i wchodzimy na klatki schodowe, od wewnątrz opanowujemy pocztę. Mur wylatuje w powietrze, skaczemy, bardzo silny ogień karabinów maszynowych, natychmiast udaje się przeskoczyć tam trzem. Wpadamy i raptem drzwi, maleńkie ucienko, orientuje się, że to jest wartownia. Słyszę jakieś głosy niemieckie, więc przygotowuję pistolet oczywiście do strzału, pistolet maszynowy. Otwieram drzwi, no i widzę nieduży pokój, stół, na którym leżą granaty, pistolety, broń. Przy ścianie stoją karabiny i cała grupa SS-manów, tak zwany postrzuc SS. No więc natychmiast naciskam cyngiel pistoletu, pistolet się nie odzywa. Naciskam drugi raz i nie ma odzewu. Bardzo często pierwszy nabój wychodzący z magazynku ukośnie stawał i hamował strzał. No i z olbrzymim, takim silnym głosem krzyczę: ale z Hände hoch, wszyscy ręce do góry. Hände hoch, Hände hoch. No i Niemcy podnoszą ręce do góry. I naprzeciwko stoi oficer. Ma pas, widać piękną rączkę, białą rączkę, prawda, z kości słoniowej pistoletu. Od razu z góry widzę, że to jest Walter. Walter 9 mm. To jest marzenie. No więc dwa kroki do niego, szybko chwytam ten pistolet, wkładam sobie do kieszeni marynarki. No i wolą w ten czas co robić, ale sraus, wszyscy wychodzić. Czwartego budujemy barykadę na Świętokrzyskiej, ujście Świętokrzyskie do Nowego Światu. Niemcy są w kościele Świętego Krzyża, są po parzystej tej stronie Trauguta, są w komendzie policji na Krakowskim Przedmieściu 1 i są na terenie uniwersytetu. Czwartego alarm, atak niemiecki na barykadę, ale poprzedzony ludnością cywilną. Kobiety w różnym wieku, mężczyźni starsi. No jest rozkaz strzelać nad głowami. No niektórzy padli na ziemię, no potem okazało się, że jednak parę osób zostało zabitych. No ale udało się nam, za nimi byli Niemcy z pistoletami, udało się nam paru zabić. No zginął w ten czas dowódca kompanii Genovefa, więc następnego dnia był jego uroczysty pogrzeb na Czackiego. No i cały czas, prawda, lokalne walki. Niemcy co pewien okres czasu atakują barykadę na Czackiego, barykadę na Świętokrzyskiej. I tak to trwa do
14. Nasz oddział stale jest wysyłany tu, tam. Udajemy się na Wolę, zajmujemy teren Haberbusza i Szylego i mamy rozkaz w nocy, duża akcja razem z tam istniejącymi batalionami, duża akcja zdobycia przejścia przez ulicę Wolską. I w ten sposób odciąć całkowicie Niemców na Pradze, prawda, od możliwości kontaktu, prawda, z Zachodem. Okazuje się, że tam są duże podziemne piwnice, które prowadzą aż do pozycji niemieckich. Wychodzi jakiś Niemiec, gdzie się przypominał sobie w takim długim płaszczu, prawda, poniżej kolan i tak się przeciąga. Stoi z tyłem do mnie, ja w ten czas pistoletu maszynowego pociągam serię i widzę, jak powstają dziury na tych plecach płaszcza. A on się tak na jednej nocy lekko zmienił pozycję, prawda, także zobaczyłem go z profilu i krzyknął Mutter i padł na ziemię. No i muszę powiedzieć, że miałem w ten czas wyrzuty sumienia, bo mój ojciec umarł, jak ja miałem 9 lat, byłem wychowywany przez matkę, która straciła, również umarł mój brat i moja siostra. Ja byłem jedynakiem i wychowałem się w kulcie matki. I on, prawda, umierając, zdążył krzyknąć jeszcze Mutter. Poszedłem od razu do kapelana. Wszędzie, gdziekolwiek byliśmy, w bezpośrednim kontakcie z linią niemiecką, wszędzie byli księża, wszędzie byli kapelani. No i mówię mu, proszę ojca, zabiłem człowieka, strzeliłem mu w plecy, a on zawołał matko. I w ten czas kapelan mówi, słuchaj, to jest SS-man. 10 dni temu on mordował tutaj kobiety i dzieci. To jest Wola, w której wymordowano ludność cywilną. Walczysz o dobro. Wiem, że to jest bolesne uczucie, ale daje ci pełne rozgrzeszenie. 23 września rano informacja, że generał Burr się ujawnił. To jest generał Burr Komorowski. I o godzinie 10 wizytuje nasz odcinek. Spotkanie na ulicy Kredytowej 6 w budynku gazowni. Wymieniono mnie, że ja mam się tam z kolegami stawić. No i przychodzi nasza grupa, tam nas było kilkunastu, no i z wszystkich batalionów i oddziałów, które były, prawda, reprezentacje, duża sala, również grupa kolegów z Armii Ludowej. No i przychodzi Burr Komorowski, wygłasza bardzo takie ciekawe i dobre przemówienie, potem prosi nas o głosy w dyskusji, pytania. Ja w ten czas sformułowałem 3 pytania, na które on odpowiedział. No a potem mówię, że teraz nastąpi dekoracja orderem Virtuti Militari. 14, prawda, odznaczeń. Nawet, że się nikt nie wie, kto co jak. No i raptem słyszę, prawda. Ja w ten czas już w międzyczasie dostałem awans na plutonowego podchorążego. Plutonowy podchorąży wypadł. Muszę powiedzieć, że to było jakieś takie zaskoczenie niezwykle. No i oczywiście krzyży nie było, tylko prawda, podanie ręki, mianuje ciebie kawalerą Virtuti. To potem oczywiście wracamy, no to tam koledzy zaraz, nie było oczywiście bardzo czym oblewać, ale no, to trzeba było. No i teraz już jest świadomość, że to już jest koniec. Coraz częściej się mówi o kapitulacji. Oddajemy broń na placu Narutowicza i w drodze pod Ożarowem jest okazja, jest taki żywopłot. Ja przeskakuję, ze mną mój dowódca. Udało się nam uciec. Ku mojemu nieszczęściu. Dostałem się do partyzantki w Kieleckim. Tam mnie skierowali do Krakowa. Powiedzieli, że już tutaj po pierwsze partyzantka się kończy. Poza tym mówię, panie poruczniku, pan nie zna walki? Pan jest wychowany do walki w mieście. No i dostałem się do Krakowa. Kraków został zdobyty. No i zostałem przez jednego z wielkich działaczy krakowskich wydany. Aresztowali mnie. Siedziałem w więzieniu. Przy czym ja teraz dostałem, są w tej chwili kopie moich zeznań nawet. IPN krakowski wykupił w Moskwie. Prawda? I ja jestem zarejestrowany jako dowódca Witold Witoldowicz Kierzun, dowódca oddziału specjalnego do zadań specjalnych przy dowódcy naczelnym Armii Krajowej Borym Komorowskim, co nie było prawdą. I w związku z tym moje przesłuchania były niesłychanie
perfidne, łącznie no, z fikcyjnym rozstrzelaniem z tam pod murem, prawda? Ja to opisałem, teraz zresztą wychodzi moja ta książka, zbiórówka moich artykułów i kończy się właśnie moimi wspomnieniami właśnie z Rosji. No i potem przewieziono mnie do obozu śmierci. 86% zginęło, bo to było 55 stopni ciepła i słona woda do picia. Pustynia Karkum. Ja ważyłem 48 kilo. Tych, co przeżyli, przywieziono do szpitala już do Uzbekistanu i tam miałem fantastyczne szczęście. Naczelnym lekarzem więziennego szpitala był kolega mojego ojca. Mój ojciec w Dorpacie zrobił studia i razem z nim, z Rosjaninem, który zresztą był też internowany. On, jemu nie wolno było wyjeżdżać stamtąd, prawda? No i on od razu pierwsze jego pytanie mówi: Witoldowicz Kierzun, mówi, jaka profesja twojego ojca, jaki zawód twojego ojca? Ja mówię, wracz mój. Zresztą on żyw, czy on żyje? Ja mówię, umarł. I on od razu mówi, no chodź. No i zaczynałem mnie badać, wolać palpy, mówi, tak, zastrzyk taki, to taki, to taki. No i co dzień przychodził i do mnie od razu, prawda? No mówi, jak samoczuwasz, jak się czujesz? Lepiej? No i potem ostatecznie, prawda, jak mi już przed wyjazdem, bo potem zresztą był list, który tam podpisał Jan Strzelecki, prawda, w imieniu Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej do Stalina i tak dalej, z tego, tam potem wszystkich ze szpitala już zdrowych do obozu, no została tylko trójka i przyszli Japończycy. Ja siedziałem 4 miesiące z Japończykami. Byłem pierwotrzyk rusko-japońskiego języka. Byłem tłumaczem rosyjsko-japońskiego. No, zrobiłem sobie słownik 840 słów po japońsku. W sali było 27 Japończyków i jeden. Oni mnie kochali, prawda? Wieczór do poradą, prawda? Bo przeze mnie robili handel, oni sprzedawali, prawda? Wszystko na tytoń chcieli palić, prawda? Więc tam mieli rozmaite, prawda? Tej obsłudze szpitalnej, ja mówiłem po rosyjsku, więc to świetne były, bardzo miłe stosunki. Po tym, jak mnie już wyprowadzano, to takie dwa szeregi stanęły i ja przy jednym wolał, wieczór do poradą! A drugi szereg mówił, bazaj! Wieczór do poradą! Bazaj! Bazaj to nie żyje, prawda? Także, no więc, no i teraz przedtem jeszcze tam poprowadzili mnie, tam pojechałem na step, tam na jakąś robotę, rozbijanie jakichś ruin, pojechał ten lekarz. I potem mówi, no pojedziemy na prachulko. No i poszliśmy na przechadzkę. On mówi, słuchaj, masz zaświadczenie, że jesteś nieleczalnie chory. Wracasz do Polski. Ja koniecznie, ale to nieprawda. Przeżyjesz. Mówi, a ja jestem kolegą twojego ojca. Ja byłem, mówię, na ślubie twojego ojca z twoją matką. Tak, na zwyczaju.